Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Tym razem naszym gościem Mateusz Lachowski, korespondent Polsat News. Witam cię serdecznie, Mateusz. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór Państwu. Od kilku dni dostajemy informacje o ruchach wojsk ukraińskich w Bachmucie. Miała się przeprowadzić jakaś lokalna kontrofensywa. Co wiemy na ten temat? Czy rzeczywiście Ukraińcy mają jakieś w zanadrzu lokalne sukcesy, czy jednak obserwujemy tutaj jakiś problem w rosyjskim wojsku, konflikt na linii MON, grupa Wagnera? Ewidentnie jedno i drugie. To znaczy z jednej strony rzeczywiście Ukraińcy małymi siłami, bo też sobie musimy z tego zdawać sprawę, bo na południe pod Kliszczyjówką, na południowy zachód od Bachmutu, to było natarcie zrobione tylko i wyłącznie siłami 3. Brygady Sztormowej, która jest nazywana Azowską ze względu na to, że wielu byłych Azowców tam służy, byłych żołnierzy pułku Azow i też związanych z ruchem azowskim, z Centurią, z Partią Polityczną Azowa, z Korpusem Narodowym. Ta jednostka jest niezwykle bitna. Ona pod Bachmut została przeniesiona na początku roku, w styczniu, zresztą niedługo po utworzeniu. Oni na początku walczyli na północ od Bachmutu, gdzieś w okolicach Chromowe przede wszystkim, tam pod Praskowiwką przez chwilę, ale to trochę niżej. No i już wtedy pokazali, że są naprawdę niezwykle zorganizowani i bitni. To też ta brygada jest ciekawie ułożona, bo tam są dwa bataliony szturmowe, dwa bataliony zmechanizowane, batalion czołgów, batalion saperów, no taka brygada i batalion artylerii, czyli brygada z dużą siłą ognia. Ja się spotkałem z saperami, z batalionem inżynieryjnym też i z kilkoma żołnierzami ze szturmowego batalionu, którzy ten szturm robili, bo później właśnie jakieś 2 miesiące temu żołnierzy tej brygady przeniesiono na południe, żeby pilnowali tego południowego dojścia za Bachmutem, tak żeby Rosjanie, którzy wtedy próbowali otoczyć Bachmut, z południa próbowali właśnie spod Kliszczyjówki wejść i przeciąć drogę na Krasne. Ta droga przez jakiś czas nie była używana, właściwie chyba przez nawet 2 miesiące. Jak w lutym wjeżdżałem do Bachmutu, to wjeżdżałem przez Chromowe. No i po jakimś czasie Ukraińcy coraz bardziej Rosjan od tej drogi przez Krasne odpychali. Krasne, inaczej Iwaniwskie, tutaj są dwie nazwy, rosyjska, ukraińska. I udało się rzeczywiście to zrobić. Już ostatnio do Bachmutu wjeżdżałem przez tą drogę, no ale to nie wystarczyło. Ukraińcy przygotowali ten mały szturm, użyli dwóch batalionów szturmowych i batalionów pancernych, poszły czołgi w ruch, między innymi polskie czołgi, co ciekawe, ale T-72 modernizowane. Oni sobie zresztą chwalą te czołgi, bo one mają najlepszą, cytuję, najlepszy system kierowania ognia ze wszystkich czołgów, jakich używali. Bo tam są tylko te 72 w tym batalionie, w którym ja byłem. Te 72 rosyjskie, trofejne, jak oni mówią, ukraińskie i właśnie polskie. I no i po prostu wypchnęli Rosjan. Zniszczyli dwie kompanie, tak mówili, że około 200 żołnierzy zabili. Czyli tak liczyli to na dwie kompanie. Trochę się żołnierzy poddało, kilku wzięli jeńców. Natomiast część Rosjan po prostu uciekła. Z impetu od razu trochę tak z marszu rozwalili oddział Wagnerów, który się rzucił do wsparcia. No i Wagnerowcy też się wycofali. Nie mam powodów, żeby im nie wierzyć, bo pokazywali mi różne trofea i Wagnerowskie rzeczywiście były, na przykład magazynki do broni, bo oni, no tam były po prostu podpisywane w pewien sposób, rzeźbione, takie zadbane, ale ze specjalnymi ślaczkami wyrzeźbionymi na tych magazynkach i też trochę lepszej broni. Ta brygada 72 się podobno wycofała i to zresztą wszystko potwierdził Prigorzyn, bo on o tym szeroko mówił w mediach, o tym właśnie natarciu. To nie było, mówię, wielkie natarcie. Ukraińcy mi zresztą przekazali, że oni mogliby iść dalej, bo opór był na tyle słaby, że można było iść dalej, natomiast celem było dojście do kanału, bo kanał jest dobrym, jakby no, po prostu naturalnie jest dobrym miejscem do obrony i taki był cel. Nie wszystko się udało zrealizować, taki cel minimum się udało się zrealizować, powiedzieli, no bo też po pierwsze tam było sporo min i saperów, których użyli 14 saperów, którzy szli na początku, 12 zostało rannych, jeden zresztą ciężko, więc już mieli kłopot, bo nie za bardzo mieli kogo użyć właśnie do rozminowywania, żeby iść dalej, a po drugie, no nie mieli drugiego rzutu, a tak
takimi małymi siłami, gdyby mieli większe siły, mogliby próbować dalej, ale po prostu mówię, to było zorganizowane przez brygadę, która była w linii, więc to nie było duże natarcie, więc tym samym po prostu w pewnym momencie się zatrzymali. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest północny zachód, czyli okolice miejscowości Chromowe i znów droga. Droga, która ostatnio nie była używana, droga, na której w lutym Rosjanie ostrzelali i wysadzili most przez rzekę właśnie w okolicach Chromowego. Niektórzy uznali to wtedy za informację pokazującą, że Ukraińcy się wycofują z Bachmutu, że po prostu wysadzają mosty za sobą, a to po prostu ja wtedy informowałem, że to niestety Rosjanie ten most zniszczyli i utrudnili życie Ukraińcom. Ta droga, no to była droga śmierci, można powiedzieć, bo przez jakiś czas była drogą życia, ale potem niestety dużo sprzętu ukraińskiego zostało zniszczonego. Ja mówię nie o czołgach, bo czołgi przez zimowe miesiące raczej nie wjeżdżały do Bachmutu. Transportery, samochody, logistyka, tego typu rzeczy. Po prostu ta droga była pod stałym ostrzałem i Rosjanie się coraz bardziej do niej zbliżali. Tutaj Bogdaniwka, tam szło natarcie. Spod Jachidnego i spod Berechiwki, z tego co ja pamiętam. No i Ukraińcy po prostu teraz z kolei komponentami trzech brygad, które również są w linii, czyli walczą, ale każda z trzech brygad wydzieliła komponenty, żeby stworzyć grupę uderzeniową i znów odepchnęli Rosjan. Uderzyli i odepchnęli Rosjan. No tak, nie powiem, że jakoś daleko, ale też kilka kilometrów kwadratowych zajęli i też oczywiście podniósł się lament na telegramie rosyjskim, no bo te miejsca, gdzie Rosjanie wcześniej chcieli otoczyć Ukraińców, no to zostały najzwyczajniej w świecie odbite. Sytuacja, jeśli chodzi o dostarczanie logistyki do Bachmutu, bardzo się poprawiła, no bo ta droga, która była wcześniej już używana przez Krasne, jest o wiele bezpieczniejsza w tej chwili, a dodatkowo wróciła znów droga przez Chromowe, no bo Rosjanie zostali od niej odepchnięci, ona już nie jest pod ogniem ostrzału bezpośredniego, więc to jest na pewno poprawa sytuacji obrońców Bachmutu, przepraszam. Mateusz, a muszę się ciebie zapytać, bo zgodzisz się, że 9 maja był taką dość istotną datą zarówno dla strony ukraińskiej i rosyjskiej. Głośno się mówiło o jakimś ewentualnym upadku Bachmutu. Tak. Co się stało, że po 9 maja mamy komunikaty z jednej strony Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, że oni się wycofują. Mamy takie napięcie na linii Grupa Wagnera, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Czy rzeczywiście obserwujemy taki kryzys wojsk Federacji Rosyjskiej w tym rejonie? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim dlatego, że nie osiągnięto tego celu minimalnego, który mieli Rosjanie, bo Rosjanie wielokrotnie ogłaszali, że Bachmut zajmą. Nie zajęli do tej pory i wydaje mi się, jeszcze w lutym, kiedy ja byłem w Bachmucie, sytuacja była trudna, naprawdę trudna. To była ostrzał rosyjski, niezwykle duży, nieliczenie się ze stratami, rzucanie oddziału za oddziałem. Ukraińcy ponosili duże straty, ale ja nie chcę wiedzieć, jakie straty ponosili Rosjanie, bo oni naprawdę rzucali oddział za oddziałem. Tam szli też no po prostu Wagnerowcy, ale też skazańcy byli wysyłani. Tam naprawdę było wszystko, co mogło być, łącznie z WDW, to znaczy ze spadochroniarzami. I to nic nie dało. To znaczy dało to, że rzeczywiście Rosjanie weszli do centrum miasta i przeszli przez linię kolejową i wydawało się, że już naprawdę zajmą miasto, ale Ukraińcy za cenę, no myślę, że dużych strat, to też trzeba powiedzieć, że te straty były duże. Udało im się obronić Bachmut, związać te siły rosyjskie, no i wiesz, no niech państwo to też zrozumieją, że nawet 9 maja nie można było ogłosić, że Bachmut 70 czy 80 tysięczny zajęty, bo dalej tam siedzą Ukraińcy i nic nie można z tym zrobić, z tą cytadelą. A jeszcze dodatkowo Ukraińcy się odwinęli, mówiąc kolokwialnie, i zadali straty i zniszczyli dwie kompanie i oddział rosyjski uciekł. Tam jest jakaś rozgrywka wewnętrzna między Prigożynem a armią. My o tym mówimy od miesięcy, natomiast ostatnio to już przybiera aż taki dziwny poziom, bo choćby dzisiaj pojawiło się w ukraińskich mediach, możliwe, że to już było wczoraj, tylko ja o tym dzisiaj usłyszałem, pojawiły się takie informacje, że Prigożyn był gotowy z górem, czyli z wojskowym wywiadem Ministerstwa Obrony Ukrainy, kierowanym przez Kirilla Budanowa,
chciał się spotkać w Afryce i przekazać informacje na temat pozycji rosyjskich w zamian za to, że Ukraińcy wycofają się z pod Bachmutu. To wydaje mi się bzdura i jakiś taki fake news, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście no te wypowiedzi Prigożyna są coraz dziwniejsze w mediach. Znaczy, wiesz, nas też bardzo ciekawi to, że od niedawna obserwujemy w ogóle w rosyjskich mediach informacje takie, powiedzmy, no nieciekawe dla Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a one się już pojawiają i na Telegramie, ale w oficjalnych mediach rosyjskich. Więc to bardzo dziwi, bo jeszcze kilka miesięcy temu o jakichś stratach czy jakichś problemach logistycznych nie usłyszeliśmy w mediach państwowych w Rosji. Tak, nie było strat przecież. Tak, nawet dokładnie. Niedawno się pojawiały takie informacje, że gdzieś właśnie czytałem taką wypowiedź, która się bardzo, bardzo taką długa wypowiedź na Telegramie i to kogoś, oczywiście Rosjanina, ale też związanego z wojskiem. Nie pamiętam nazwy tego użytkownika, natomiast wniosek był taki, że mówiliście, że nie mamy żadnych strat, natomiast teraz mówicie o trzeciej, znaczy o drugiej turze mobilizacji. Mieliśmy 200 tysięcy żołnierzy, którzy szli na Ukrainę w lutym, potem zrobiliście mobilizację na 300 czy 350, a teraz mówicie, że brakuje żołnierzy, a no nie ma strat oficjalnie. I takie informacje, takie teksty się pojawiają. Jeżeli sobie już pozwalamy teraz na taką luźniejszą rozmowę, to powiem ci, że to bym dla mnie tak, teraz zapomnijmy na chwilę o faktach, bo do tej pory rozmawialiśmy o faktach. Teraz pomyślmy o interpretacji tego, co się dzieje. To jeżeli sobie na coś takiego pozwalamy, to zastanawiam się, na ile to, co się działo 9 maja w Moskwie, też może być z tym związane. Bo zastanawiający jest fakt braku czołgów na paradzie, braku ciężkiego sprzętu, którego można by było użyć na przykład na ulicach najzwyczajniej w świecie. Była taka teoria i spotkałem się z taką teorią, zresztą anglosaską, że po prostu Putin bał się mieć czołgi na ulicach ze względu na to, że nie ma pełnego zaufania do armii. I że rzeczywiście zaczęła się gruba rozgrywka między jego poplecznikami, trochę o schedę po nim, trochę może po prostu o w ogóle kontrolę nad Rosją, bo to, co widzimy po wypowiedziach Prigożyna, na co on sobie pozwala, jak on krytykuje armię rosyjską, armia rosyjska milczy. Zastanawiające to jest dla mnie wszystko. Powiem znaczy, to samo my obserwujemy, jeżeli wiesz, codziennie robimy prasówkę, powiedzmy, i materiały, które jeszcze powiedzmy w styczniu nie pojawiały się po prostu na Telegramie rosyjskim czy w agencjach typu TASS, one dzisiaj są, one może nie są codziennie, ale jednak są i są też takie materiały krytyczne i wiesz, te rozgrywki, no tu jednak rzeczywiście chyba albo możemy mówić o dużym konflikcie, albo rzeczywiście może Putin chce pokazać nam tylko to, co chce po prostu. Tak, zdecydowanie. Tylko wiesz, z drugiej strony no też sam zresztą obserwujesz rosyjski Telegram, no coraz więcej mamy jednak jakichś tam zdjęć smoczych zębów, umocnień niż tak. Mowy o jakichś ruchach ofensywnych. Tak, zdecydowanie i jest też, no myślę, że tutaj znamienna jest też ta panika, która wybuchła, jak zaczęły się działania pod Bachmutem. To było zabawne, no ja też pracuję w telewizji i też muszę czasami dementować albo szybko się łączyć i mówić, że no raczej to nie jest prawda, że cały tam konwój czołgów ukraińskich jedzie na Bielgorod spod Chełmu. Tak, no to było śmieszne, no ale jednak ta panika śmieszyła. Ale to było, to się wydarzyło i ci ludzie naprawdę to pisali na tym Telegramie. To jest zastanawiające dla mnie co najmniej. Wiesz, efekt domino, te kolejki gdzieś tam w Ługańsku, tak. Które w kierunku Federacji Rosyjskiej samochodów, no to wiesz, takie przypomina się wojna światów. Tak, natomiast wydaje mi się też, że Rosjanie tworząc tą całą narrację o tym, że NATO tutaj wojuje i my się zawsze śmiejemy z kolegami, jakimiś znajomymi, którzy tutaj są, typu właśnie Damian Duda i medycy inni, bo też wczoraj widziałem się z dwoma polskimi medykami, którzy trochę mniej się udzielają medialnie, ale też jeden z nich był w Bachmucie teraz bardzo długo z siłami specjalnymi ukraińskimi, dopiero co wyszedł, jeden teraz jest też, jeździł do Bachmutu, teraz pracuje na punkcie stabilizacyjnym. Jest kilku takich Polaków, którzy tutaj pomagają medycznie, właśnie ratują życia
ratują ludzi. I my się śmiejemy, jak z nimi rozmawiamy, że to my jesteśmy to słynne NATO, co tutaj wojuje, bo przecież Ukraińcy, bo przecież Rosjanie cały czas o tym mówią w tej swojej propagandzie. Natomiast wydaje mi się, że efektem tej propagandy jest też to, że Rosjanie się realnie zaczynają bać, że tutaj ta wojna się odwróci. Widzą też, może czują, że media im nie mówią wszystkiego i widzą, że no Rosja nie odnosi sukcesów, no bo no, trudno uznać za sukces zdobycie Soledaru po roku walk o Donbas. To się jakoś nie spina z tą propagandą rosyjską. Myślę, że też jest odczuwalny brak tych mężczyzn, którzy zginęli albo potracili ręce i nogi i zostali kalekami. I to zaczyna być powoli widoczne na tych rosyjskich wsiach. No bo to są tysiące ludzi, proszę państwa, to też się umówmy. To może się o tym nie mówi, ale jednak to na pewno jest jakoś odczuwalne w społeczeństwie. No i zaczyna się strach, co dalej, zwłaszcza, że Ukraina bardzo skutecznie rozpuściła cały ten, zresztą jak zwykle, oni są informacyjnie świetni w tej wojnie informacyjnej, rozpuściła cały ten klimat, że my idziemy, będziemy robili kontrofensywę. I jest strach po stronie rosyjskiej, natomiast to też ma swoje minusy, no bo dzisiaj z kolei czytałem komunikat właśnie wywiadu wojskowego Kirila Budanowa, znowu ukraińskiego, i Gór tam pisał o tym, że 150 tysięcy żołnierzy rosyjskich jest na terenie obwodów chersońskiego i zaporowskiego. No to tam trudno by było robić teraz jakąkolwiek ofensywę przy takiej ilości wojska. I ci żołnierze mają się szykować do obrony tych terenów. Znaczy wiesz, my o ofensywie tak naprawdę dyskutujemy od stycznia, bo była najpierw informacja, że ziemia zmarznie, ruszą to wszystko, mamy maj. I zgodzę się z tobą w 100% to, co Ukraińcy robią perfekcyjnie od początku wojny, czyli prowadzą wojnę informacyjną. I to nie mówię tylko o oficjalnych jakichś kanałach, ale tego, co się dzieje w internecie, na Telegramie, na TikToku. To jest mistrzostwo świata, to co oni robią, jak oni wywierają wpływ na morale. No a właśnie o morale bym się chciał ciebie jeszcze zapytać. Jak ty, rozmawiając z ukraińskimi żołnierzami, szczególnie w rejonie Bachmutu, gdzie toczą się obecnie te najcięższe walki, jakie jest morale ukraińskich żołnierzy? Bo wiemy, i to też warto powiedzieć, że te straty, o których sam przed chwilą powiedziałeś, są duże wśród Ukraińców. Są. Są, natomiast powiem ci, że choćby w tej ofensywie azowskiej, małej, tej właśnie, tej trzeciej brygady, te straty były w kategoriach 1 do 5. Czyli Rosjanie, oczywiście to są te straty odczuwalne dla chłopaków, bo oni to powiedzieli, że jednak no czuli, bo to akurat byli, oni te straty ponieśli przede wszystkim w dwóch batalionach szturmowych, więc tutaj szturmowcy zginęli, trzeba będzie kolejnych podszkolić do kolejnego szturmu, żeby mogli robić kolejny atak. Natomiast no 1 do 5, nawet 1 do 4, no to są takie straty chyba wymarzone dla dowódcy, prawda? I w ogóle branie pod uwagę takich oddziałów jak trzecia brygada, czy jak siły specjalne, jak Karpacja Sić, z którą ostatnio rozmawiałem, no to są oddziały, czy byłem właśnie z siłami specjalnymi, no to są oddziały zupełnie innej motywacji. Jakby źle nie było, oni będą mówili, że jest dobrze i że trzeba się słuchać rozkazów, po prostu oni są zmotywowani niezwykle. To jest na granicy fanatyzmu. I tutaj te oddziały są zdecydowanie bardzo dobrze zmotywowane. Natomiast są oddziały, no i tutaj chyba jednak z całym szacunkiem, bo to nie jest krytyka, tylko no, mówimy prawdę, jak jest. No to jest tak, że jednak obrona terytorialna ma trochę inną motywację, trochę gorszą. Obrona terytorialna, jak to obrona terytorialna, jest stworzona do trochę innych rzeczy niż siły zbrojne, a już na pewno niż sił operacji specjalnych. No i tutaj wśród żołnierzy było różnie. I różnie, kiedy byłem na przykład w Bachmucie ostatnio w kwietniu. Już czuć było, że naprawdę no, morale jest różne i że trochę ten Bachmut, te walki w Bachmucie w samym mieście. Ostatnio Hanna Malar powiedziała, że tam jest skomplikowana sytuacja. No skomplikowana sytuacja to jest trochę za mało powiedziane. Tam jest po prostu jakby maszynka do mielenia mięsa po jednej i po drugiej stronie, no bo te pozycje, one są dobre, te, które teraz mają Ukraińcy tam. Natomiast ten ostrzał rosyjski był bardzo duży. On trochę teraz się zmniejszył. Tak jakby rzeczywiście zaczęły się jakieś kłopoty logistyczne po stronie Rosjan. Takie mam informacje. Więc były też oddziały, które miały gorszą motywację, no ale trochę nie bardzo jest wybór. Oni kiedyś mówili mi, Ukraińcy, że nie ma wyboru na zasadzie, że trzeba walczyć z Rosjanami, a teraz też czuję, że po prostu, no niestety, ale te młyny mną wojskowe, rozkaz jest i trzeba walczyć i trzeba jakoś próbować przeżyć. Nie zawsze jest
jest jakaś wielka wola do walki, no ale nie da się nie walczyć w Bachmucie. Były rotowane brygady, już ci żołnierze, którzy byli w kwietniu, zostali zrotowani, to już można powiedzieć, bo te rotacje odbyły się jakiś czas temu i też Rosjanie wiedzą pewne rzeczy, umówmy się. Okazuje, cały czas wiedzą sporo, potrafią też trafić w miejsce, w które powinni trafić. Natomiast Ukraińcy na przykład ostatnio zniszczyli sztab 4. brygady, więc oni też mają tą pracę, myślę, że jeszcze lepiej wykonują. Tam w sztabie brygady zabili dowódcę brygady, pułkownika nomen omen Makarowa. I jeszcze kilka osób z całego dowództwa, z całego sztabu brygady, więc kolejną brygadę jakoś upośledzili pod Bachmutem armii rosyjskiej. Ja ci powiem tak, na pewno wiosna sporo też zmieniła w tej motywacji. Ja sam czuję, że się czuję inaczej, będąc tutaj w Donbasie, no bo też umówmy się, że państwo też sobie zdawali sprawę, no Donbas to nie jest najpiękniejsze miejsce na świecie. I po prostu tu wojna trwa od 8 lat, jest wiele zniszczeń, jest szaro. I kiedy była zima, kiedy było jeszcze zimno, błoto, naprawdę to już to samo sprawiało, że człowiek nie czuł się tutaj najlepiej, a dodatkowo stałe zagrożenie, stałe poczucie tego, że może spaść na głowę rakieta, które jest wszechobecne. Ono nie jest tylko w Bachmucie, bo w Kramatorsku przez ostatnie ja teraz nie jestem w Kramatorsku, ale byłem ostatnio 2 dni w Kramatorsku i co wieczór były ostrzały miasta, co wieczór były syreny, te wybuchy były dość blisko i ci ludzie tak, nie wiem, wyjeżdżają, zjeżdżają z samego frontu, ci żołnierze z pierwszych pozycji, jadą gdzieś na bazy, gdzieś pod Kramatorskiem, gdzieś w różnych miejscowościach i te miejscowości są ostrzeliwane i tak, więc to wszystko wpływa na pewno na morale. Natomiast przyszła wiosna, i przyroda się zbudziła do życia, to ludzie też inaczej się z nimi rozmawia, ja to też czuję, no ale też wydaje się, że Ukraińcy czują, że zrobili to, co mieli zrobić. Bachmut spełnił swoją rolę, tak mi powiedział dowódca jednego z oddziałów sił specjalnych. Było warto, te 3 miesiące, kumple, którzy zginęli, ale spełnił swoją rolę. Wytrzymaliśmy, jesteśmy, trzymamy Bachmut i to też daje jakiś taki, no właśnie ten przypływ pozytywnych emocji, że poradziliśmy sobie z Bachmutem, no to teraz pora na kontratarcie. Bo wielu żołnierzy, którzy walczyli w Bachmucie, oni nie rozumieli, dlaczego tam walczą, ale wierzyli w to, że oni kupują czas na kontrofensywę. Ja zresztą teraz robię właśnie, skończę montować reportaż, który będzie o tym też, o działaniu polskich medyków, ale też o tym, w co wierzyli ci żołnierze walcząc tam. I oni naprawdę tam takie słowa padają. Będzie go można niedługo obejrzeć, ale że rzeczywiście my kupujemy czas dla ewentualnej kontrofensywy. Co do medyków, Mateusz, 2 godziny temu miałem przyjemność rozmawiać prywatnie z Damianem Dudą. Kazał cię gorąco pozdrowić, jak się dowiedział, że rozmawiamy. Będzie jutro u nas naszym gościem. Zapraszamy. Mateusz, ale często mówisz Ukraińcy, Rosjanie, wspominasz o ukraińskich jednostkach. Wróćmy jeszcze do Bachmutu. Czy tam ukraińskie siły walczą tylko i wyłącznie z przedstawicielami, żołnierzami grupy Wagnera, czy jednak mamy też tam regularne siły sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Nie, mamy tam regularne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i rzeczywiście, no nawet wspomniałem o 2 brygadach. Jedna była pod Bachmutem, brygada strzelców zmotoryzowanych, druga w samym Bachmucie, też strzelcy zmotoryzowani, tylko inna brygada. Tam 72, to ona różnie jest zapisywana, raz że zmotoryzowana, raz zmechanizowana, ale tam te, na przykład te bataliony, które uciekały, to była piechota, więc to bardziej mi to przypomina nie zmechanizowaną, tylko zmotoryzowaną brygadę. Było WDW, jak to mówią Ukraińcy, czyli siły sądowe. I z nimi się najtrudniej walczyło. Przynajmniej z tego, co mówili chłopcy z sił specjalnych. Że to jest bardzo wymagający przeciwnik. Nawet jeśli chodzi o ekwipunek. Oni mają wiele lepszy ekwipunek niż wszystkie inne jednostki rosyjskie. To walczyło. No i o dziwo Wagnerowcy. My już przywykliśmy do tego, że Wagnerowcy to są ci skazańcy, ale teraz walczą Wagnerowcy. Może też dlatego tak Prigorzyn się wścieka. Teraz walczą Wagnerowcy, którzy się znają na robocie, ci starzy Wagnerowcy i z nimi się też bardzo ciężko walczy. To też wypowiedź dowódcy jednego z oddziałów sił specjalnych, że nie możemy lekceważyć, bo to są naprawdę żołnierze, którzy się znają. Zdarzały się przypadki na przykład brania do niewoli, wielu łapali tak zwanego języka jedni i drudzy, natomiast Rosjanie rzeczywiście, Ukraińcy przebiegali między jedną a drugą piwnicą, to przechodzili przez linię i brali do niewoli. Nie wiem, co się działo później z tymi żołnierzami. Ogólnie było sporo
żołnierzy zaginionych niestety. To zresztą Damian ci też jutro lepiej opowie, myślę, bo on tam był dłużej, już był z chłopakami przez dłuższy czas. Natomiast no ja jak tam jeździłem przez te miesiące, to widać było, że już w pewnym momencie Rosjanie rzucili do miasta oddziały, które się znały na walkach miejskich. I to właśnie byli spadochroniarze, w sensie siły powietrzno-desantowe i właśnie Wagnerowcy. Ta piechota to tam szła za taką wkładkę dodatkową, trzymającą pozycję, ale obie strony często przechodziły przez linię, zwłaszcza nocą. Tak pracowały siły specjalne, z którymi ja się poznałem. Przez 3 miesiące walczyły tam. Minimalne straty. Przykładowo z 5 dronów, które mieli, tylko 1 stracili, 2 uszkodzili, ale jakoś są w naprawie. Niezwykłe. A po prostu nauczyli się pracować tymi dronami przy zagłuszarkach. Udało im się to zrobić. Nawet potrafili te zagłuszarki jakoś neutralizować innymi z kolei tam metodami, które robili. Ogólnie żołnierze ukraińscy, niektórzy bardzo sami wychodzą naprzeciw pewnym potrzebom i na przykład z pomocą drukarek 3D drukują specjalne obudowy, takie granaty plastikowe, w które wkładają materiały wybuchowe i na przykład kawałki gwoździ i śrutu i robią z tego granaty do rzucania z dronów. Potrafią właśnie montować, sami budują drony kamikadze, różne rzeczy robią i są bardzo tacy zaradni i sprytni. Tak, też na pewno są takie przypadki w siłach zbrojnych, natomiast ostatnio jak trochę przebywałem z siłami specjalnymi, to zauważyłem, że oni to jeszcze robią na wyższą skalę, po prostu na większą skalę. Tak bym to określił. Po jednej i po drugiej stronie w Bachmucie walczyły różne jednostki. Ukraińcy pozycje trzymali zazwyczaj właśnie ostatnio obroną terytorialną albo poszczególnymi oddziałami sił zbrojnych Ukrainy, ale te wszystkie wypady, które robili w mieście, ataki nocne, które robili, aerorozwiedka, czyli wywiad prowadzony przez drony, tym zajmowały się albo takie już najlepsze brygady kontraktowe, to przez długi czas robiła 93. Brygada, która zresztą batalion ma tam dalej w Bachmucie, albo właśnie siły specjalne, które też to cały czas robiły i od jakiegoś czasu, od lutego, walczyły bardzo, bardzo skutecznie w Bachmucie. Ja, Mateusz, ci dziękuję, bo powiedziałeś istotną rolę. Ja teraz na ten szczegół zwróciłem uwagę, bo przypominam sobie sprzed kilku dni ten materiał lidera grupy Wagnera, który wręcz z płaczem wskazuje na 100 trupów swoich, czyli można powiedzieć, że Prigorzyn traci swój najlepszy narybek w tym momencie w Bachmucie, czyli weteranów, można powiedzieć, grupy Wagnera. Tak się wydaje i powiem szczerze, że nie żałuję ich, bo widziałem, co robili pod Kijowem. Niestety mało jest tak brutalnych oddziałów jak ci starzy Wagnerowcy. Mateusz, na koniec pociągnę cię jeszcze za język. Wspomniałeś o polskich czołgach w tamtym rejonie. Od dłuższego czasu nie obserwujemy na ukraińskim Telegramie i w mediach jakichkolwiek materiałów wideo dotyczących polskich krabów. Czy one się tam rzeczywiście znajdują? Bo dostaliśmy takie informacje, że większość tego sprzętu, tych armatochaubic, znajduje się właśnie w rejonie Bachmutu. 5 dni temu widziałem ostatni raz. Jechał i... A czekaj, a na lawecie później, ze 3 dni temu, tak to określmy już, żebyśmy nie przesadzali, nieważne gdzie, ale na lawecie jechał, ale nie zniszczony, nie uszkodzony, po prostu gdzieś go przewożono. Więc są. Czyli są obecne. Mateusz, bardzo ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas, że znalazłeś chwilę, żeby się z nami połączyć. Państwa odsyłamy oczywiście na media społecznościowe Mateusza Lachowskiego, które linki znajdziecie w opisie tego filmu. Jeszcze raz ci serdecznie dziękuję, a Państwa zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Dzięki wielkie, pozdrawiam Państwa.